Czulno wpadło w gwałtowny prąd ku Młynowi i budynek ten zwrócił na siebie uwagę chłopów. Maksym począł wyliczać, jakie wsie tam zboże mielą, ile może być miarek, ile żyć zarabia, jakie kamienie, kto Młynarzem i co by to było, żeby tratwy, kiedy groble rozbiły. Tak rozmawiając, dobili piaszczystej wydmy, wparli w nią ludzi, o kroków kilkanaście od chaty i Zośka wyskoczyła prostując zdrętwiale nogi i przeciągając ramiona. Dzień się miał ku schylkowi. Chlutym głasz z rzeki. Ml nie szedł dla zbyt wysokiej wody, ściągnięty był w zatokę, a gardzielą grobel waliła spieniona woda, grożąc zerwaniem tam. Kupa ludzi. Stała na grobli i rozgowory szły głośne, a wśród świt chłopów czerniał halat Żyda, dzierżawcy. Poszli i oni ku gromadzie i dopiero wtedy Żyd poznał Zośkę i począł czapkować. A, same jasne panienkie, w takie porę gwałt. Czy jaśnie panienkie do Lasicka? Nie, do was, moszku, a raczej do Czacharów. Oj, tutaj bieda, groble nie strzymają wody. Ja będę stratny na dużo rubli. Nie bój się, nie stracisz. Już twoje panowanie skończone. Czachary, panienczynę teraz, zaśmiał się Kasjan. Och, one moje nigdy nie były i nie będą. Ja nie obywatel, biedny Żydek, posesor. I ja tylko ten rok tu jeszcze przebieduję. – Bo ja za niego z góry zapłacili, kontrakt mam. – Komuś zapłacili kiedy? – spytała spokojnie Zosia. – No zaraz po Porymie, w mój termin. Ja do Wolonego poszedł i panicz Karol pieniądze wziął, na kontrakcie podpisał. – A to nie wiecie, że stary pan umarł przed Nowym Rokiem? Że musicie mieć podpis wszystkich sukcesorów? – A po co mi wiedzieć? Ja znam pański honor, jak panicz Karol podpisał to jego interes. Ja wiem, z jakim ja delikatnym państwem handluję. Ja by na honor zwierzył sto tysiąców, nie pięćset rubli. Pokaż mi kontrakt i daj nam co jeść. W chalupie panował brud i nieład żydowski. Pełno było chłopstwa, drobiu, sprzętów koślawych. Szyby nieobecne zastąpiono wiechami słomy i galganami. ściany okopcone, pułap czarny, podloga niewidzialna pod warstwą blota. To była pierwsza izba. Za nią był lalkierz, skąd na widok osobliwego gościa wypełzło troje bachorów i żydówka. Moszka coś z nią pogargotał, zakrzątnęła się tedy kolo eleganckiego przyjęcia. Spódnicą tarła jeden róg stolu i postawiła przed ześką szabasową bulkę na fajansowym talerzu i śledzia. Ale ześce się jeść odychciało. Wzięła z rąk Możki kontrakt i zobaczyła czarno na białym, że żyt istotnie ratę dzierżawną z góry zapłacił że mogła tedy upomnieć się u Karola o 500 rubli, ale do Czacharów przed upłynięciem roku prawa nie miała i osiąść w nich nie mogła, nawet w tej chalupie. Złożyła papier i czuła, że bezmierna gorycz i słabość ją ogarnia. Zamyśliła się wtedy chwilę bezradnie. Kasian za nią do izby wszedł i zrazu zajęty był tylko sobą, zaczął myszkować po kątach, zwiedził lalkierz, sień, komorę. Zajrzał do szafy i pieca, uczynił poploch wśród kur, rozpędził bachory, wygnał chlopów i po chwili zdobył garnek, krupniku, trzy bułki, butelkę wódki i pęk obwarzanków. Zasiadł wśród tego na lawie Zośki i począł zajadać jak wilk, rozglądając się i nadsłuchując. Gdy głód zaspokoił, resztę zostawił Maksymowi, sam zapalił papierosa i zmrużywszy oczy zdawał się drzemać o ściany oparty. Ale oczy jego widziały wszystko, ale uszy słyszały każde słowo, a mózg zbuja i awanturnika kombinował. Macie rację, moszku, rzekła spokojnie Zośka. Zapłaciliście, czachary do roku wasze. Odtąd zaś oznajmiam wam, żebyście nie płacili za nie w Woronnym. Należą teraz do mnie. Winszuję, jasne panienkie, dobry kawałek grunt. Tylko, że w nim to tylko Żydek wytrzyma. Między takie sąsiady, te chłopy z Lugów, a te flisaki, to czyste rozbójniki. Już wy, moszku, lat dziesięć tu siedzicie. Co robić? Nasza taka żydowska natura. Gdzie stracisz, tam odbieraj. Ej, co ja tu już stracił? Chciał zacząć długą opowieść swych nieszczęść, gdy wtem młynarz przez drzwi huknął. Moszku, tratwy! Na te groźby rozbicia grobli, nadzieje targot flisaków i okazję gadania i klutni wyległo z izby, co żyło. Została tylko Zośka i Kasjan, który po chwili splunął i rzekł. No, to i co będzie? Podaruje panienka ten rok Żydowi? Chyba odparła, zapłacił na prawo. Ha, ha nie Jak zapłacił, to niech idzie po pieniądze do Woronemu. Ja jego jeszcze dziś do wieczora stąd wymiotę. Uśmiechnęła się. Wiesz, Kasjan, że ja wcale nie mam ochoty siedzieć z Tobą w więzieniu za samowolę. U, u, kto by tam siedział? A ja taki uparł się odsłużyć panience za tamto, pamięta panienka. Już by ja dawno zgnił, żeby nie wy. A tak i widzę, że panienkę krzywdzą i żeby do sądu pójść, to by Żyd przegrał. Ale co sąd? Nie rok wlec można i tyle wydać grosza, co i wygrawszy przegrasz. Na to w głowie chytrość jest, żeby po swojemu obstać. A? Już niech panienka nie sumuje. Będzie po naszemu. Et, Kasjan, rozboju ci nie dam robić, nie pozwalam. Pomyśl raczej, gdzieby zanocować bo w każdym razie chciałabym objechać granicę, obejrzeć wszystko a tu w izbie trudno wytrzymać. Wiadomo, już ja, panience, wyściele wygodnie a gdzie by, jak nie w młynie tam czysto tutejszego chłopa na jutro do Lodzi dostanę wszystko nam pokaże. A rozbój, jak można przemyślem, to po co kulakiem. Czesne słowo daje, że moszko sam ustąpi. Do pustej chaty panienka zjedzie, panować. Ej, jak tam krzyczą, pewnie się pobili. Pójdę, podrażnie. Wyszedł. A Zośka, mało zważając na te obietnice pijaka, Rozmyślała, co by za radę dać. Nie chciała nadużywać uprzejmości Motolla, więc postanowiła wpłynąć na Karola przez Spędowskiego, aby jej przynajmniej zwrócił pobrane nieprawnie 500 rubli za dzierżawę. A żeby miała te pieniądze, mogłaby skleić jaką taką chatynę na swym gruncie i rok przeżyć suchym chlebem, byle się z ziemi uczepić. Zejść ludziom z oczu, wynieść się z miasteczka, byle o niej zapomniano. Powoli, zdawało się jej, że byle Spędowski wiedział o sprawie, to już będzie pomyślnie załatwiona i, otrząsnąwszy się z chwilowego osłabienia, wyszła, by jeszcze się po swej osadzie rozejrzeć. Nad rzeką zbili się chłopi, trat wyszły długim sznurem łazicka kolej, jak ją któryś objaśnił. Motolda drzewo, dębina na pomostach sosnowych, przeprawione przez mlynową gardziel, uczepiono w zatoce i flisacy wysiadali na brzeg. Zabierali się do noslegu, bo pasy niektóre się porozłączały, należało ładzić. Coraz gwarniej uczyniło się i coraz barwniej, bo rozpalono ognisko, ozwały się tony skrzypiec, raut chłopski zapowiadał się świetnie. Kasjan był w tłumie. Już dokazywał po swojemu bogopojono i umgaszczano nie tyle z serca, co ze strachu. Na najdalszy cypel lądu zaszła Zośka i w ostatnich lunach zachodu widziała olbrzymi kawał tego płaskiego kraju. Usiadła nad nurtem i roiła plany na życie dalsze. I tak się tym zajęła, że zgasł zachód. Sierp nowił, oświetl rzeka, a ona wciąż się działa, obojętna na chłód, wilgoć, glut i zmęczenie.